Pomysł wziął się w zasadzie od mojego hobby. Bardzo dużo czasu w zimie spędzam na snowboardzie i brakowało mi miejsca w naszej okolicy, w którym mógłbym sobie trenować. Jeździłem do Czech, jeździłem do Wrocławia, do Legnicy, no ale jednak to troszeczkę trzeba było poświęcić czasu na drogę i stwierdziłem, że może fajnie by było zrobić coś takiego w Jeleniej Górze. No i zacząłem szukać miejsca. Jak znalazłem miejsce, to udało się zrealizować pomysł i myślę, że całkiem fajnie się to przyjęło w Jeleniej Górze. Jest bardzo fajny odzew, bardzo pozytywnie, ludzie są zadowoleni, ale to mi się podoba. Czy jest to sport, dyscyplina sportowa? Powiem tak, można to potraktować i jako sport, i jako formę zabawy. Tak naprawdę jest też fitness na trampolinach, który jest podobno przez godzinę treningu na trampolinach można spalić więcej kalorii niż przez godzinę biegania. I to prawie dziesięciokrotnie. Jeśli chodzi o trampoliny sportowe, które też mamy, tak zwaną trampolinę olimpijską, no to już jest sport wyczynowy, tak? Wpuszczamy tak naprawdę dzieci od 3 roku życia, z tym, że od 3 do 6 roku życia muszą wejść do nas obowiązkowo z opiekunem, który będzie pilnował ich tutaj. Powyżej 6 roku życia potrzebujemy tylko pisemną zgodę rodzica. Dobrze by było, jeśli tam do powiedzmy 12-13 roku życia opiekun byłby jeszcze tutaj u nas na obiekcie, w razie jakiejś potrzeby, dziecko, nie wiem, mogłoby coś sobie zrobić, albo no dzieci są różne, tak? Często dzieci się krępują przy dorosłych, jak dorośli zaczynają wysoko skakać, to te małe dzieciaczki czują się takie malutkie naprawdę i trochę się krępują, żeby się tutaj wyszaleć. Dla dzieci mamy taką fajną interaktywną grę, na przykład, która polega na gaszeniu punktów świetlnych poprzez skakanie na trampolinie. Tam mamy różnego rodzaju gry. To jest na dwóch stanowiskach. Kto zdobędzie więcej punktów? Jest też gra na podkradanie kolorów. Kto szybciej dotknie, u drugiego gaśnie. Jest też gra, w której możemy jeden punkt odczepić i za każdym razem do niego biegać, klikając inne punkty. Oprócz tego mamy basen z gąbkami, które dzieci uwielbiają, zakopują się w tym basenie. Mamy ściankę wspinaczkową, dwie dmuchane poduchy do miękkiego lądowania. Mamy arenę, którą widać tutaj za nami i dzieci uwielbiają ją wykorzystywać jako ślizgawkę, czyli wbiegać na nie na górę i zjeżdżać sobie. Oprócz tego mamy taką fajną trampolinę Infinity, tak zwaną, na której można się odbijać plecami w tą i z powrotem. No tak naprawdę no, dzieci uwielbiają rzucać się na poduchę. To jest chyba najbardziej się tutaj sprawdziło. Skakać z wysokości na coś miękkiego. Do nas najlepiej dojechać od ulicy Jana Sobieskiego przez parking sklepu Aldi. Wjeżdżamy na parking sklepu Aldi i zaraz po lewej stronie jest taka droga szutrowa, troszeczkę dziurawa. Jakby kierujemy się w stronę hurtowni warzyw i skręcając już w tą drogę, na wprost mamy róg wysokiej hali i to jest już nasz budynek. Z tym, że wszyscy trafiają pod kręgielnię, tak, a nasze wejście jest od drugiej strony, czyli trzeba ten budynek od drugiej strony obejść bądź objechać i wejście mamy od naszego podwórka. Parking mamy duży, więc przyjazd samochodem to jest żaden problem.